Rząd nie zostawi samorządów. Premier zapowiedział dziś przekazanie 8 miliardów złotych dodatkowej subwencji. Pieniądze będą mogły być wydane w przyszłym roku. Samorządowy Polski Ład składa się z trzech podstawowych filarów. Pierwszy to stabilizacja dochodów bieżących. W samorządach dochody bieżące i wydatki bieżące muszą się równoważyć lub mniej więcej równoważyć, jak mówią niektórzy. Aby dopomóc w tej stabilizacji, rząd przygotuje w ciągu 2 tygodni ustawę, w której przekażemy 8 miliardów złotych jeszcze w 4. kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych, tak żeby stabilizować wydatki bieżące samorządów. To samorządy zadecydują, na co będą chciały przeznaczyć te wydatki. Algorytm będzie sprawiedliwy. Będzie po pierwsze dzielił dla wszystkich samorządów, po drugie z pewnym sufitem i podłogą, cap i floor, jak się mówi na rynkach finansowych. Przybywa osób z nieuregulowanymi grzywnami czy kosztami sądowymi. Jest ich już 162 tysiące. Wszyscy są wpisani do Krajowego Rejestru Długów. Na koniec lipca bieżącego roku ich zaległości przekraczały 743 miliony złotych. Rekordzista musi oddać sądom prawie 76 milionów. Jak wskazał KRD, przeciętny dłużnik sądowy ma do uregulowania ponad 4,5 tysiąca złotych. Najwięcej do oddania mają mieszkańcy Mazowsza. Na drugim miejscu są mieszkańcy województwa pomorskiego. W pozostałych województwach wysokość zadłużenia jest mniejsza, ale nadal liczona w milionach złotych, stwierdzono w informacji KRD. GUS poinformował o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw. W lipcu tego roku wyniosło ono 5851 zł i 87 groszy, co oznacza wzrost o 8,7% rok do roku. Z kolei zatrudnienie wzrosło o 1,8%. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 2%. W czerwcu było 2,8%. Pogarszają się nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik ufności syntetycznie opisujący obecne tendencje wyniósł minus 14,6% i był o 1,1 punktu procentowego niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów. Wartość niższą osiągnęła również ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Poprawiły się natomiast oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Rośnie wyszczepialność społeczna. Dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zabezpieczonych jest w Polsce ponad 35,5 miliona osób. Wirusolodzy obawiają się jednak, że tendencja do zaszczepienia się będzie w najbliższym czasie spadać. Potencjał osób chętnych do szczepienia stopniowo się wyczerpuje. Zostają osoby, które z różnych powodów nie chcą się zaszczepić. Część z nich wierzy, że są nieśmiertelni, część z nich uważa szczepionki za całe zło, część boi się mitów szczepionkowych. Obowiązek na te grupy nie będzie zbyt dobrze działał. Mamy obowiązkowe szczepienia u osób do ukończenia 19 roku życia. I też rośnie liczba osób, którzy się nie szczepią mimo obciążenia karami. Możliwość ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 do 31 sierpnia 2022 roku przewiduje projekt rozporządzenia, które opublikowano w środę w Rządowym Centrum Legislacji. W nowelizowanym rozporządzeniu czytamy, że w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że od 1 września tego roku planowany jest powrót wszystkich uczniów i słuchaczy do kształcenia na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. Wskazano jednak, że przedłużający się okres trwania pandemii powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią m.in. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w maju.
30 miliardów koron, czyli 5 miliardów złotych przeznaczy Orlen Unipetrol do 2030 roku na inwestycje, które umożliwią spółce dywersyfikację źródeł przychodu, wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Mają też wesprzeć transformację grupy Orlen w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego. Według PKN Orlen w ramach planu strategicznego rozwoju do 2030 roku Orlen Unipetrol analizuje m.in. realizację elektrociepłowni parowo-gazowej i farmy fotowoltaicznej w zakładach Zaluzji koło Litwinowa, rozszerzenie oferty paliw alternatywnych na stacjach marki benzyna Orlen w Czechach i na Słowacji, a także recykling tworzyw sztucznych, produkcja zaawansowanych biopaliw i rozwój infrastruktury wodorowej dla transportu pasażerskiego, drogowego i kolejowego. Miedź znowu w cenie. Na giełdzie metali w Londynie surowiec drożeje, odbijając się z miesięcznego minimum. Na rynkach są sygnały o mocnym chińskim popycie na metal, a w kopalniach miedzi w Chile dochodzi do zakłóceń w dostawach i te czynniki wspierają notowania miedzi. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 0,9% i kosztuje $9,328 za tonę, podają maklerzy. Cezary Kulesza został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zastąpił ustępującego po dwóch kadencjach Zbigniewa Bońka. Podczas zjazdu w Warszawie otrzymał 92 głosy, a jego rywal Marek Koźmiński 23. Jestem zaszczycony, stojąc przed wami jako nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję za ogromny kredyt zaufania, który dzisiaj od was otrzymałem. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Piłka nożna jest to sport, który łączy miliony Polaków. Dlatego zapraszam wszystkich do współpracy, którym leży na sercu dobro polskiej piłki. Wiemy, że musimy przeprowadzić zmiany, żeby się rozwijać. Jestem jednak pewny, działając wspólnie, osiągniemy sukcesy. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim za oddane głosy. Obiecuję ciężką pracę. Proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka. Dziękuję.